porady, które dla skrupulanta będą kompletnie nieprzydatne. Źródła skrupułów zawsze, zawsze są duchowe, a skrupulant nieustannie zmaga się z takim naciskiem wewnętrznym. Dorobek psychologiczny jest mało wartościowy, jeśli nie jest połączony z prawdą, całą prawdą o człowieku, którą my znamy z objawienia Bożego. Takie właśnie są cele szatana. Od zmiany sposobu myślenia zacznie się dopiero właściwa droga wychodzenia ze skrupułów. Cześć, ja jestem Natalia, to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. Jest to kanał, który prowadzimy wspólnie z moim mężem. Omawiamy tutaj różne tematy związane z wiarą, tradycją katolicką, polityką, sprawami społecznymi i tym podobnymi, więc jeśli jeszcze nie masz zasubskrybowanego naszego kanału, to serdecznie zachęcam Cię do tego, żebyś to zrobił. I pamiętaj też, żeby kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi naszymi aktywnościami. Przychodzę dzisiaj z odcinkiem drugim z serii Poradnik Skrupulanta. W tym odcinku omówię, czym są skrupuły, jakie jest ich podłoże i najczęstsze błędy w postrzeganiu tego, czym są skrupuły. Z tego miejsca od razu bardzo przepraszam, że dopiero teraz pojawił się ten odcinek. Niestety zawsze coś przeszkadzało w przygotowaniu się do tego odcinka i jakoś tak wyszło, że niestety zajęło mi przygotowanie się do niego więcej czasu niż oczekiwałam. Niemniej ten odcinek był odcinkiem, który wymagał najwięcej przygotowania z prawdopodobnie, myślę, wszystkich, które będą w tej serii. Dlatego mam nadzieję, że wszystkie kolejne odcinki będą pojawiały się szybciej niż ten i podejrzewam, że jest to bardzo prawdopodobne. No, także przepraszam, że przygotowanie tego odcinka trwało tak długo, bo już kilka osób o niego pytało. I zapraszam oczywiście do dalszego śledzenia tej serii. Dlatego, że z pewnością będę ją kontynuować. Ci, którzy są już na naszym kanale jakiś czas, to zapewne wiedzą, że w pierwszym odcinku z tej serii wymieniłam objawy skrupułów. Jeśli nie widziałeś tego odcinka, to serdecznie zachęcam Cię do tego, żebyś nadrobił tę zaległość, dlatego że myślę, że jest to dosyć też istotny odcinek całej tej serii. Link do odcinka znajdzie się na pewno w opisie, ale postaram się go też wkleić gdzieś tutaj na ekranie, żebyście mogli znaleźć łatwy odnośnik. Dobra, zatem czym są skrupuły? Tak jak mówiłam, w ostatnim odcinku wymieniłam objawy tych skrupułów. Objawy były zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. I z takich objawów zewnętrznych wymieniłam na przykład to, że taki skrupulant długo przygotowuje się do spowiedzi, a z objawów wewnętrznych wymieniłam na przykład niechęć do prowadzenia życia duchowego. I teraz dlaczego te konkretne zjawiska nazwałam objawami? Dlatego, że są to rzeczy bardzo łatwo weryfikowalne, w żaden sposób nieukryte, takie, które każdy skrupulant jest w stanie o sobie powiedzieć. Każdy skrupulant jest w stanie o sobie powiedzieć, że czuje niechęć do prowadzenia życia duchowego, że boi się przystąpić do komunii, że czuje cały czas wyrzuty sumienia. Każdy skrupulant jest w stanie otwarcie powiedzieć o tym, że na przykład długo przygotowuje się do spowiedzi, że na konkretnych jakichś grzechach skupia się, mówiąc, właśnie wyznając grzechy na spowiedzi. Dlatego właśnie nazwałam to objawami. Natomiast korzenie skrupułów tkwią znacznie głębiej. I tak jak mówię, te objawy, nawet wewnętrzne, dotyczą najpłytszej sfery człowieka. Bo niechęć leży w płytkiej sferze człowieka. Strach leży w płytkiej sferze człowieka. I to wszystko jest sfera emocjonalna. Te objawy, które wymieniłam, dotyczą emocji. Natomiast skrupuły pochodzą nie ze sfery emocjonalnej, ale ze sfery duchowej, która jest najgłębszą sferą człowieka. I teraz, żeby zrozumieć zarówno czym są skrupuły, jak i czym jest sfera duchowa, musimy zdać sobie sprawę z tego, jak zbudowane jest wnętrze człowieka. Rzecz jasna, mam na myśli nie wnętrze człowieka w znaczeniu jakichś tam wewnętrznych organów. Mam na myśli to, co określa się słowem psychę, czyli to, co jest niewidzialne. Tak? I musimy teraz zdać sobie sprawę z tego, że człowiek, wnętrze, to niewidzialne wnętrze człowieka składa się z kilku poziomów, które odpowiadają za różne rzeczy. Wnętrze człowieka, czyli obszary odpowiadające za różne konkretne rzeczy i władze, to na przykład intelekt, czyli rozum, wola, emocje, psychika w takim znaczeniu czysto medycznym oraz sfera duchowa. I czym jest ta sfera duchowa? Sfera duchowa jest taką sferą w człowieku,
która odpowiada za to, za naszą przynależność i łączność z rzeczywistością duchową. Jest to coś innego niż rozum i wola. To bardzo istotne, bo wiele osób to myli. Sfera duchowa jest czymś innym niż rozum i wola. Chociaż rozumem i wolą możemy wpływać na naszą sferę duchową. Rozum odpowiada za umiejętność myślenia logicznego, tak? Odpowiada za umiejętność myślenia opartego na sylogizmach, czyli na przesłankach i wnioskach. To jest coś, co pozwala nam łączyć fakty i wnioskować z tych faktów, tak? Wola z kolei może być poruszona tym rozumem, czyli jeśli coś rozeznamy jako dobre, to następnie używamy woli po to, żeby wykonać jakiś akt, czy to wewnętrzny, czy to zewnętrzny, pokierowany wolą. A sfera duchowa jest czymś ukrytym, czymś, co przekracza nasze możliwości poznawcze, czymś, na co, co prawda, możemy wpływać rozumem i wolą, ale czymś, czego nie jesteśmy w stanie zdefiniować i dostrzec w naszym wnętrzu. Sfera duchowa jest czymś, do czego dogłębny dostęp ma wyłącznie Bóg. Istnienie sfery duchowej jest oczywiście czymś w pełni obiektywnym i oczywistym tak naprawdę, ale niestety w obecnych czasach bardzo dużo osób, bardzo nawet wśród katolików, niestety odchodzi od tego podziału, albo nawet nie do końca jest tego podziału świadomym. I tak w kościele wśród księży, na przykład posoborowych, ta sfera duchowa jest spłycana do sfery emocjonalnej. I stąd na przykład mamy takie nadużycia jak różne ruchy charyzmatyczne, które na podstawie tego, że odczuwają jakąś obecność Pana Boga, to uznają, że sfera duchowa doznała nadzwyczajnej łaski, tak, jakiegoś nawiedzenia Ducha Świętego na przykład, tak? A tak naprawdę są to czyste emocje, a nie sfera duchowa. A na przykład wśród księży tradycjonalistycznych, oczywiście absolutnie nie mówię, że wśród wszystkich, ale mówię, że spotkałam się z takimi przypadkami, że ci księża tradycyjni nie odróżniają sfery duchowej od sfery intelektualnej. I konsekwencją tego jest przeintelektualizowanie na przykład życia duchowego lub porad duchowych. Księża tradycyjni czasami nie odróżniają poznania intelektualnego od poznania duchowego i później mieszają te definicje i mieszają środki prowadzące do poznania intelektualnego i środki prowadzące do poznania duchowego. A są to dwie zupełnie różne rzeczy. O tym w ogóle kiedyś nagram oddzielny odcinek. Czyli tak jak mówię, świadomość istnienia tej sfery, tej ukrytej sfery duchowej w człowieku była oczywista od starożytności tak naprawdę. I aż do teraz tylko po prostu różnie się tę sferę nazywało. I tak na przykład pisarze jeszcze przedchrześcijańscy, tak, starożytni filozofowie, mówili o tej sferze duchowej, nie do końca jeszcze mając świadomość, na czym ona polega, dlatego że były to czasy przed objawieniem Bożym, więc nie mogli dokładnie zdefiniować tych zależności, ale dochodzili do istnienia tej sfery za pomocą umiejętności rozumowania. I tak na przykład u Platona występował termin poznania noetycznego, które było właśnie najwyższym rodzajem poznania i które dzisiaj można było zdefiniować właśnie jako poznanie duchowe. Różnie nazywało się tę sferę duchową. Mówiono też nieraz po prostu o duszy. Na przestrzeni wieków wykształciło się też pojęcie serca, tak, zgodne z jakby pojęciami wywodzącymi się z antropologii biblijnej. Mówiono o tym też po prostu intuicja duchowa, drgania duszy, postawa wewnętrzna, postawa serca. Różne terminy się stosowało, mówiąc o tej sferze duchowej, ale zawsze dotyczyło to tego samego. I te wszystkie właśnie terminy mówiły o takiej, tak jak mówiłam, najgłębszej sferze człowieka, która przerasta nasze możliwości poznawcze i my nie jesteśmy w stanie dokładnie zdefiniować, co w tej sferze właśnie się dzieje. Jest to sfera przed nami ukryta, która odzwierciedla taką naszą wewnętrzną postawę serca, którą dokładnie zna Pan Bóg. Czyli to jest taka wewnętrzna postawa, która odzwierciedla nasz, powiedzmy, poziom miłości, nasz poziom na przykład żalu za grzechy, nasz poziom przywiązania do dóbr doczesnych. Jest to właśnie ta sfera, którą staramy kształtować się jak najlepiej poprzez nasze różne akty pobożne,
poprzez różne wyrzeczenia, poprzez jakieś działania ascetyczne. I tak na przykład podejmując różne posty, staramy się o to, żeby nasze wewnętrzne pożądanie tego, co przyjemne dla ciała, było mniejsze, było mniej znaczące, żeby po prostu nasze wewnętrzne przywiązanie do jakichś dóbr doczesnych zmalało i pozwoliło tej naszej wewnętrznej postawie wznieść się do Pana Boga. Żeby ta nasza wewnętrzna postawa była czysta, oczyszczona z tych różnych przywiązań doczesnych i żeby była otwarta jak najbardziej na Pana Boga. Im więcej z kolei czynimy na przykład aktów miłosierdzia, tym więcej staramy się tę naszą postawę wewnętrzną uczynić kochającą, miłującą bliźnich i jednocześnie otwierającą się na miłowanie Boga. Jest to coś, czego my nie jesteśmy w stanie zdefiniować, bo my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki jest stan nasz właśnie wewnętrzny. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że my na przykład mamy doskonałą miłość albo że mamy doskonały żal za grzechy. Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. To jest właśnie ta przestrzeń, o której wie tylko Bóg. Albo raczej do której ma tylko dostęp. Bo o tym, że istnieje, my wiemy. Ale dostęp do niej i wgląd w tę naszą przestrzeń duchową ma wyłącznie Pan Bóg. Jednocześnie ta sfera duchowa jest tą przestrzenią naszego wnętrza, w której rozgrywają się działania, tak jak powiedziałam, naszego rozumu i woli, którymi staramy się wpływać na naszą postawę wewnętrzną, ale jednocześnie rozgrywają się tam działania Bożej łaski oraz szatana, który stara się na tę naszą postawę wewnętrzną w różnoraki sposób wpływać. I właśnie z tej przestrzeni pochodzą skrupuły. Dlatego też skrupuły są chorobą duchową. Jest to bardzo istotne, żeby to rozumieć, dlatego że słyszę bardzo dużo błędów na temat choroby skrupulanstwa. I ludzie bardzo często nie są w stanie prawidłowo zdefiniować tej choroby. Ludzie bardzo często nie są świadomi tego, że źródła skrupułów zawsze, zawsze są duchowe. Nie jest to choroba, która ma swoje źródła w intelekcie, ani w psychice, ani w, dajmy na to, emocjach, czy też temperamencie. Jest to choroba, która swoje źródła ma w przestrzeni duchowej, która owszem wpływa również na pozostałe obszary funkcjonowania naszego wnętrza, ale źródła zawsze są w tej sferze duchowej. Pierwszym, co postaram się wytłumaczyć, to to, że skrupulanstwo nie jest chorobą intelektu, tak jak niektórym by się wydawało. Intelekt, jak już powiedziałam, odpowiada za umiejętność logicznego rozumowania. Umiejętność logicznego rozumowania to jest umiejętność łączenia faktów i wyciągania z nich logicznych wniosków. Bardzo często internauci katolicy nie mają świadomości, że skrupuły są chorobą duchową, a nie intelektualną i traktują skrupulanstwo jako chorobę intelektu. I o co mi tutaj chodzi? Jako że internet jest miejscem, w którym wszyscy mogą pisać wszystko na każdy temat, to też niestety bardzo często spotykałam się z takimi, żeby nie powiedzieć nieładnie, głupotami, ale tak, bardzo błędnymi przekonaniami i też szkodliwymi przekonaniami na temat skrupułów. I na przykład na niektórych grupach jakichś katolickich widziałam, jak osoby zmagające się z problemem skrupułów pisały tam, opisywały jakiś swój problem, który mają z jakimś grzechem, tak? Czyli wyobraźmy sobie na przykład, że pani, która choruje na skrupulanstwo, napisała posta, w którym żali się, że ma wątpliwości co do ważności odbytej spowiedzi i zadaje pytanie, opisuje te jakieś tam swoje wątpliwości i zadaje pytanie, czy powinna iść do spowiedzi kolejnej i powtórzyć, tak, tę spowiedź. Tak jak to mają często w zwyczaju skrupulanci, że zawsze rozważają, czy ich poprzednie spowiedzi były ważne i czy przypadkiem nie powinni ich powtórzyć. I pod takim postem bardzo często widzę porady, które dla skrupulanta będą kompletnie nieprzydatne, a wręcz szkodliwe. I widzę na przykład porady typu: spowiedź nieważna jest tylko wtedy, gdy zataisz grzech ciężki, tak? Albo jak na przykład jakiś skrupulant zastanawia się, czy popełnił grzech ciężki i stara się opisać, co zrobił w tym domniemanym grzechu, to
właśnie osoby na tej grupie mówią mu, że grzech ciężki jest wtedy, gdy była ciężka materia i gdy popełniłaś go w sposób świadomy i dobrowolny. I dlaczego dla takiego skrupulanta jest to kompletnie nieprzydatne? Dlatego, że te porady dotyczą spraw intelektualnych. Dlatego, że oni nie mają problemu ze zrozumieniem warunków grzechu ciężkiego, nie mają problemu ze zrozumieniem warunków nieważnej spowiedzi. Skrupulanci nie mają problemu z niewiedzą ani z nieumiejętnością łączenia informacji. Oni są w stanie to wszystko doskonale wyartykułować, ale problem w tym, że oni tej swojej wiedzy intelektualnej, nie są w stanie połączyć z tym, co pochodzi z ich wnętrza, z tym, co pochodzi z tej właśnie sfery duchowej. Dlatego, że skrupulant ma takie coś, że ta intuicja duchowa, wewnętrzna, podpowiada im zawsze co innego, niż podpowiada im rozum. Jest znamienne wśród skrupulantów, że są oni bardzo często dobrze wykształceni w tych sprawach kanonicznych, tak? W tych sprawach na przykład dyscypliny penitencjarnej, czy jak to się tam nazywa. Oni zawsze są, oni doskonale znają warunki ważności spowiedzi, doskonale znają warunki popełnienia jakichś grzechów, doskonale znają teorię rozróżniania grzechów i na przykład skrupulanci często potrafią dobrze doradzić innym osobom. Jeśli ktoś poprosi skrupulanta o jakąś poradę duchową, to skrupulant bardzo często w bardzo roztropny sposób będzie w stanie takiej osobie pomóc, ale skrupulant nie będzie w stanie odnieść tej swojej wiedzy, którą ma, do własnej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że żeby zadziałać coś we własnej sytuacji, to niestety do głosu dochodzą dwie sfery. Z jednej strony idzie sfera intelektualna, a z drugiej strony idzie sfera duchowa. I w tym właśnie tkwi problem skrupulanta. Mówi się często, że skrupulantom brakuje wewnętrznej spójności, dlatego że jednocześnie są przekonani o tym, że popełnili jakiś grzech i jednocześnie są przekonani o tym, że nie popełnili żadnego grzechu. I na tym właśnie polega ta wewnętrzna niespójność, że ich wewnętrzna intuicja podpowiada im, ta duchowa intuicja podpowiada im, że popełnili grzech ciężki, a rozum podpowiada im, że raczej nie popełnili tego grzechu. I taki skrupulant jest wewnętrznie rozdarty, bo jedno myśli, a drugie odczuwa wewnętrznie. To nie są emocje. To nie jest kwestia emocji. To jest kwestia tej intuicji duchowej, ale będę korzystać ze słowa odczuwanie, dlatego że ciężko jest tutaj przyporządkować jakiś inny termin. Ale nie chodzi mi o tę najpłytszą sferę, tak? Odczuwania emocji. Chodzi mi o te właśnie odczuwanie wewnętrzne. Duchowe. I teraz jak wygląda proces rozeznawania skrupulanta odnośnie tego, czy popełnił grzech, czy nie? Najczęściej wygląda to w taki sposób, że intuicja duchowa, ta wewnętrzna, stara się przekonać skrupulanta, płynąć na niego w taki sposób, żeby on był przekonany i jakoby popełnił grzech ciężki. Tak naprawdę w każdym możliwym przypadku, gdzie po prostu jakkolwiek da się cokolwiek zinterpretować jako grzech, nawet najbardziej prozaiczną czynność, to ta wewnętrzna intuicja duchowa będzie starała się skrupulanta przekonać, że popełnił tutaj grzech. I w momencie, gdy skrupulant zaczyna rozważać, czy popełnił jakiś grzech, to u niego górę bierze ten wewnętrzny przymus, który pochodzi z intuicji duchowej, żeby on sam siebie przekonał, że popełnił grzech. Jego rozeznawanie, czy coś było grzechem, nie jest obiektywne. Gdyby było obiektywne, ono byłoby wolne od wszelkich nacisków wewnętrznych, a skrupulant nieustannie zmaga się z takim naciskiem wewnętrznym. I to jest właśnie to co mówię, tak? Z intuicji duchowej to pochodzi. I taki skrupulant, gdy na przykład robi rachunek sumienia i za coś wewnętrznie czuje się winny, to on tego nie rozsądzi według samego tylko rozumu, ale będzie tak przyciśnięty tą intuicją duchową, która mu mówi, że popełnił grzech ciężki, że rozumowo dokona zawiłego procesu intelektualnego, żeby siebie
przekonać, że popełnił grzech. Tak, jest to dosyć znamienne, że skrupulanci bardzo często, jak uważają coś bardzo prozaicznego za grzech, to często uzasadnienie tego, że był to grzech, jest bardzo zawiłe. A gdy na przykład ktoś zbije te wszystkie możliwości w taki sposób, żeby skrupulanta przekonać, że nie był to grzech, to zawsze skrupulant przyjdzie do momentu, że nie jest pewien, czy na przykład nie było to wykonane w sposób świadomy, czy na przykład nie było tak, że on miał świadomość, że może to być grzech ciężki, więc jeśli nie powstrzymał się, to może jednak popełnił ten grzech. Chociażby z samego tego tytułu, że skoro wiedział, że może to być grzech ciężki i to zrobił, to przecież to samo, to już było grzechem ciężkim, tak? Skrupulant zawsze dokona zawiłego procesu intelektualnego, żeby przekonać siebie, jeśli ta wewnętrzna intuicja mu dyktuje, że coś było grzechem ciężkim, to on zrobi wszystko, żeby przekonać się o tym, że był to faktycznie grzech ciężki. Skrupulantowi naturalnie wydaje się, że jest to po prostu proces szczerego w otwartości serca, badanie swojego sumienia. Ale w rzeczywistości jest to gra intelektualna z wewnętrznym poczuciem popełnienia grzechu. Oczywiście skrupulant nie ma tej świadomości, tak, bo ta intuicja duchowa tak bardzo go przytłacza, że on nie jest w stanie dostrzec tego, co się faktycznie dzieje. To może być ciężkie dla zrozumienia osób, które nie doświadczyły skrupułów, co jest dosyć naturalne, dlatego że to, co my mówimy słowami, to nie zawsze w sposób pełny odzwierciedli procesy duchowe, które są ponad naszymi możliwościami poznawalności, albo które są może inaczej, które przekraczają nasze możliwości intelektualne, tak jak powiedziałam. Dlatego też jest znaną prawdą, że na przykład osobę, która ma doświadczenia mistyczne, zrozumie do końca i w pełni tylko druga osoba, która ma doświadczenia mistyczne, tak? Na tej samej zasadzie działa to, że skrupulanta w pełni zrozumie tylko skrupulant. Dlatego osoby, które nie doświadczyły nigdy skrupułów, muszą po prostu wykazać się wyjątkową empatią, żeby zrozumieć, na czym to dokładnie polega. Czyli tak jak mówiłam, skrupulant zawsze jest więźniem tej swojej intuicji duchowej. I dajmy taki przykład. Jeśli skrupulant modli się i wie, że modlitwa polega na tym, żeby skupić się jak najbardziej na tej modlitwie, tak? I starał się to robić, a mimo to doświadczył jakichś mimowolnych rozproszeń, to taki skrupulant nie jest w stanie stwierdzić z powodu właśnie tego wewnętrznego przymusu, czy takie rozproszenie było dobrowolne i świadome. Nie jest w stanie stwierdzić, czy on udziałował w takim rozproszeniu wolą i rozumem. Nie jest w stanie stwierdzić, na ile z jego strony było to działanie świadome i dobrowolne. Skrupulant widzi tylko to, co złego się zadziało, ale nie jest w stanie dostrzec tego, na ile w tym złym działaniu był jego osobisty udział. I w momencie, gdy druga osoba powie takiemu skrupulantowi: kolego, przecież rozproszenie na modlitwie jest grzechem tylko wtedy, kiedy ono jest świadome i dobrowolne, to skrupulant dobrze wie, jemu nie trzeba tego mówić. Skrupulant ma problem z rozeznaniem tego, czy to było świadome i dobrowolne. On nie ma problemu ze zrozumieniem tego, że grzechem jest świadome i dobrowolne rozproszenie na modlitwie. Jego wewnętrzna intuicja przymusza go do tego, żeby stwierdzić, że było to działanie świadome i dobrowolne, żeby przekonać siebie samego o tym, że to był grzech. I na tym właśnie polega problem skrupulanta. Problem skrupulanta jest wewnętrzny. Nie jest to problem intelektu. Nie jest to problem niewiedzy i niemożności połączenia faktów. Bo skrupulant ma w pełni sprawny intelekt. Poprawnie rozumujący w sposób logiczny. Skrupulant potrafi wymyślić naprawdę zaskakująco logiczne uzasadnienie po to, żeby stwierdzić, że popełnił grzech ciężki. I w momencie, gdy taki skrupulant logicznie uzna, że istnieje jakaś minimalna szansa, że jego grzech mógł być ciężki, to zawsze stwierdzi, że nie ma pewności co do stanu swojej duszy, zawsze stwierdzi, że mógł popełnić ten grzech, zawsze stwierdzi,
że nie może na 100% powiedzieć, że jego dusza jest czysta, wolna od grzechu ciężkiego i w konsekwencji nie może też powiedzieć, że na 100% może przystąpić do spowiedzi. Skrupulant zawsze będzie dążył do tego, żeby pozostać w tym stanie swojej niepewności, która jest dyktowana przez jego ten głos wewnętrzny, tak? Przez tą wewnętrzną intuicję duchową. Ten wewnętrzny przymus obarczenia siebie samego winą jest silniejszy niż działanie rozumu. Dlatego działanie rozumu jest w pewien sposób zawsze u skrupulanta podporządkowane temu wewnętrznemu przymusowi. I to jest właśnie to, co chcę, żebyście zrozumieli w tym punkcie, że skrupulant nie ma problemu z intelektem. Skrupulant ma problem z wewnętrznym rozeznawaniem. A są to dwie różne rzeczy. Dlatego z tego miejsca apeluję do osób, które starają się udzielać porad skrupulantom, żeby nie mówili rzeczy, które są oczywiste i które skrupulanci doskonale wiedzą, bo dla nich nie będzie to pożyteczne, a wręcz może być szkodliwe, bo mogą uznać, że mają coś nie tak ze swoim intelektem. Tak nie jest. Skrupulanci mają w pełni sprawny intelekt. Skrupulanci mają problem duchowy i wymaga on leczenia środkami duchowymi. Czyli to był pierwszy punkt. Omówiłam, dlaczego skrupuły nie są dysfunkcją intelektu. Po drugie, skrupuły nie są także dysfunkcją psychiki. Bardzo dużo osób stara się utożsamić nieraz skrupuły z dysfunkcją psychiki i zrównać je na przykład z nerwicą natręctw, z depresją, z jakimiś różnymi schorzeniami, zaburzeniami psychicznymi. Jest to kolejny ogromny błąd. Dlaczego? Musimy wiedzieć, że zarówno psychiatria, jak i psychologia są dyscyplinami bazującymi na poznaniu empirycznym. To znaczy, że zarówno psychiatria, jak i psychologia bazują na tym, co da się poznać ze źródeł przyrodzonych. Obydwie te dyscypliny zajmują się ludzką psychiką z perspektywy dwóch sfer. Jedną sferą jest neurologia, a drugą właśnie te sprawy psychologiczne. I teraz czym jest neurologia? Neurologia bada układ nerwowy z perspektywy biologii i chemii. Czyli neurologia bada tylko to, co jest widzialne, namacalne, dotykalne. Neurologia jest w stanie orzec, jakie zachodzą zmiany chemiczne w mózgu, procesy chemiczne w różnych na przykład stanach chorobowych. Bada różne impulsy nerwowe i z dorobku neurologii korzysta psychiatria. I jest wiadome, że w stanach depresyjnych w mózgu jest niski poziom serotoniny. I właśnie z tej informacji psychiatra wie, że w leczeniu depresji może pomóc lek, który spowoduje wzrost poziomu tej serotoniny w mózgu, tak? Dlatego właśnie najczęściej leki na depresję to takie leki, które wychwytują serotoninę, tak? Natomiast metody farmakologiczne w psychiatrii są najczęściej tylko pomocą. Chociaż czasami wybiera się wyłącznie farmakoterapię, ale jak wiemy, człowiek to nie tylko soma, czyli ciało, ale także psychę, czyli to, co jest wewnątrz, to, co jest niewidzialne. Czyli na przykład rozum i emocje. I oczywiście dusza, tak? I te sprawy duchowe, o których powiedziałam. I tutaj większe znaczenie ma już psychologia. Psychologia to nauka, znaczy to nawet nie jest nauka, to jest dyscyplina filozoficzna bardziej, tak? Jest to dyscyplina badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką człowieka. Bada na podstawie tego, co jest niewidzialne, czyli nie ma tam tego aspektu biologiczno-chemicznego, tylko bada na podstawie doświadczeń. Nie doświadczeń takich czysto naukowych, tylko doświadczeń z ludźmi, tak? Z rozmów z ludźmi, z jakichś zjawisk społecznych i tego typu rzeczy. Jednak trzeba tutaj wyjaśnić jedną bardzo, bardzo poważną kwestię. Zarówno psychiatria, jak i psychologia są naukami bardzo mocno naturalistycznymi. Psychiatria jest oczywiście ze swojej natury naturalistyczna.
No bo bada na tym, co widzialne, tak? A psychologia, mimo że bada to, co jest niewidzialne, i to i tak jest naturalistyczna. Dlaczego? Dlatego, że nie uwzględnia ona istnienia sfery duchowej człowieka. Psychologia nie uznaje czegoś takiego jak dusza i sfera duchowa człowieka w takim znaczeniu, w jakim my, chrześcijanie, to rozumiemy. Oczywiście w psychologii często pojawia się pojęcie duchowości i spraw duchowych, ale nie ma to nic wspólnego z tym, co wiemy my. My wiemy, że sfera duchowa to jest sfera łącząca nas ze światem nadprzyrodzonym, tak? Czyli ze sprawami Boga i sprawami demonów. My doskonale to wiemy. Psychologia tego nie wie. Psychologia duchowością nazywa sprawy rozumu i emocji tak naprawdę. Nie ma tam żadnej nadprzyrodzoności, o której my wiemy, że istnieje. I co się wtedy dzieje? Gdy taka psychologia bada mechanizmy zachodzące w myślach człowieka i w jego emocjach na podstawie tylko tej sfery rozumowo-emocjonalnej, to nie jest w stanie w żaden sposób dojść do głębi. Nie jest w stanie zdefiniować bardzo często źródeł różnych zjawisk, które jakby objawy pokazują się w sferze emocjonalnej i rozumowej, a źródła tych zjawisk tkwią w sferze duchowej. Ale psychologia nie uznaje tej sfery duchowej, więc nie jest w stanie poprawnie zdefiniować wszystkich tych zjawisk. Psychologia, która próbuje definiować różne zachowania człowieka z pominięciem sfery duchowej, takiej oczywiście w znaczeniu chrześcijańskim, jest mniej więcej jak dziecko błąkające się we mgle. Psychologia często wnioski wyciąga tylko z objawów, a nie jest w stanie stwierdzić, jakie są źródła, bo psychologia tego nie wie. Psychologia nie uznaje, że istnieje jakaś rzeczywistość nadprzyrodzona. Dlatego dorobek psychologiczny jest, delikatnie mówiąc, bardzo mocno okrojony i mało wartościowy, jeśli nie jest połączony z prawdą, całą prawdą o człowieku, którą my znamy z objawienia Bożego. Psychologia bardzo często nie jest w stanie opisać prawidłowo wszystkich zjawisk, które zachodzą we wnętrzu człowieka. Dlatego, że bazując na tym, co przyrodzone, a pomijając to, co nadprzyrodzone, nie dotyka tego, co najważniejsze tak naprawdę. I bardzo często na przykład psychoterapeuci, nie mając świadomości, jak faktycznie działają mechanizmy w duszy, które są nadprzyrodzone, to zamiast wyciągać ludzi z różnych schorzeń typu depresja w sposób zgodny z chrześcijańską doktryną, to próbuje ich wyciągać jakimiś metodami, które są przyrodzone. I jest bardzo częstą praktyką, że różni psychologowie czy coache, próbując pomóc ludziom, tak naprawdę wpędzają ich w jeszcze większe problemy. Dlatego, że dążą do naprawienia człowieka wyłącznie w sferze emocjonalnej, a nie w sferze duchowej, i często przyjmują taką narrację, która prowadzi do powstania w człowieku próżności i pychy, co nigdy nie będzie prawidłową odpowiedzią, dlatego że próżność i pycha prowadzą do zła. I w sferze duchowej człowiek cały czas będzie zepsuty. Jeśli człowiek jest zepsuty w sferze duchowej, to nie może być zdrowy w żadnej innej sferze, dlatego że sfera duchowa jest centrum każdego człowieka. My, chrześcijanie, doskonale o tym wiemy. Psychologowie tego nie wiedzą, dlatego często prowadzą swoich pacjentów tak naprawdę na manowce. Dobrym przykładem jest tutaj na przykład Jola Szymańska, znana jako hipster katoliczka, tak? Która zmagała się z różnymi problemami emocjonalnymi. Podejrzewam, że miała też skrupuły, kiedy była katoliczką, a później zaczęła chodzić do... Ona tam opisywała, tak, jakieś swoje przygody z psychiatrami i tak dalej. I podejrzewam, że ostatecznie Jola Szymańska odwróciła się od kościoła właśnie dlatego, że psychiatrzy sprowadzili ją na manowce, bo ona miała, jeśli chorowała na skrupuły, będąc w kościele jeszcze, tak, to potrzebowała porad duchowych, a nie porad
psychologicznych, które w ogóle jej nie pomogły, które nastawiły ją, on to też bardzo często widać w jej postach, jak bardzo ona jest nastawiona na tę emocjonalność, na to, tak? Na to, żeby się dobrze czuć, żeby się czuć swobodnie, wygodnie i tak dalej, jakie to jest najważniejsze. I właśnie taką narrację przyjmują psychologowie i coache bardzo często, że najważniejsza jest wygoda i najważniejsze jest to, żebym się dobrze czuł, żebym się tam realizował w tym, co lubię. A to nie ma nic wspólnego z tym, jak faktycznie należałoby postąpić wobec problemów duchowych. To była taka dygresja z tą Jolą Szymańską. Kiedyś wrócę na pewno do tego tematu, dlatego że będę też opowiadać o tym, jakie są zagrożenia. Dlatego, że będę na pewno opowiadać o tym, jakie są dosyć powszechne zagrożenia w świecie psychiatrii, psychologii i coachów dla chrześcijan i tak naprawdę dla każdego człowieka oczywiście. Natomiast wracając do tematu, z tego właśnie tytułu, że zarówno psychiatria, jak i psychologia są naukami naturalistycznymi, to nie są one w stanie prawidłowo opisać zjawiska skrupułów. I wszystkie metody, które będą te nauki stosować na leczenie skrupułów, będą niepożyteczne i wprowadzą jeszcze większy zamęt, a nie wyleczą skrupuły. Bo skrupuły to nie jest kwestia psychiki. A bardzo często próbuje się właśnie skrupuły porównać do nerwicy natręctw, tak jak już powiedziałam. Podejrzewam, że wszyscy wiedzą, co to jest nerwica natręctw. Jest to takie zaburzenie, gdzie chodzi o to, że ludzie mają taką irracjonalną potrzebę na przykład sprawdzania, czy drzwi zamknęli, tak, w domu. I cały czas gdzieś jak wychodzą, to trochę kawałek odejdą od domu, a potem wracają, żeby sprawdzić, czy na pewno zamknęli drzwi, bo muszą być koniecznie przekonani o tym, że zamknęli drzwi. Albo to samo na przykład ze sprawdzaniem, czy wyłączyli gaz na kuchence. Takim radykalnym przykładem kompulsji jest na przykład kompulsywne mycie rąk. Tak, to jest taki irracjonalny strach przed zarazkami. Taki już do takiego stopnia, że człowiek tak bardzo boi się tych zarazków, że na przykład zmywa sobie dłonie aż do tego, że tak mu bardzo mocno pękają i powstają różne rany, albo zdziera sobie nawet skórę, tak, w bardzo mocnych przypadkach. Oczywiście porównywanie skrupułów do kompulsji jest bardzo, wynika z bardzo ograniczonego sposobu patrzenia. Bo tak jak już powiedziałam, my wiemy, że istnieje sfera duchowa, wiemy, jakie są zależności w sferze duchowej i wiemy, że skrupuły właśnie z tej sfery pochodzą. Oczywiście kompulsje i różne zaburzenia psychiczne mogą współistnieć z skrupułami, jak najbardziej, ja o tym nie powiedziałam, ale nie możemy mówić o każdym skrupulancie, że jest on chory na kompulsję. Przecież to trzeba by było wysłać do psychiatry wszystkich skrupulantów na całym świecie, tak? Wielkich świętych, którzy doświadczali skrupułów, też trzeba byłoby wysłać do psychiatry. I wiemy też o tym, że skrupuły pojawiały się dopiero na pewnym etapie drogi duchowej każdego z tych świętych, tak? Na skrupuły chorowała święta Teresa od Dzieciątka Jezus, na skrupuły chorował święty Ignacy z Loyoli, na skrupuły chorował święty Jan Maria Wianej. Nie były to osoby, które miały problemy psychiczne, tak? Ja sama znam osoby, które chorują na skrupuły, a niekoniecznie mają problemy psychiczne. Znam też osoby, które faktycznie mają jakieś problemy w sferze psychiki i jednocześnie chorują na skrupuły, ale nie jest to zasada. Mój mąż nigdy nie chorował na żadne zaburzenia psychiczne, a ze skrupułami się zmagał. Więc no nie jest to zasada po prostu. A praktyką obecnego, bardzo mocno znaturalizowanego świata, ateistycznego świata, który neguje istnienie spraw duchowych i rzeczywistości duchowej, jest taka praktyka, że ten świat najchętniej przypiąłby łatkę osoby chorej psychicznie każdemu, kto zmaga się z jakimiś zjawiskami duchowymi, tak? Ateistyczny świat bardzo chętnie powiedziałby, że opętania szatana to choroba psychiczna. Albo na przykład osobom, które się smucą, powiedziałby, że są chore na depresję. Osobom, które są gniewliwe,
przypiąłby łatkę osób chorych na nerwice. I to jest właśnie ogromny błąd współczesnego świata, dlatego że próbuje wszystko wyjaśnić w sposób odnoszący się do metod przyrodzonych. A niestety rzeczywistość nie jest jedynie przyrodzona, ale jest także nadprzyrodzona. Czyli żeby było jasne, nie neguję dorobku psychiatrii, nie neguję, że pewne mechanizmy, nie neguję, że pewne procesy chemiczne i biologiczne powstają faktycznie w mózgu. Nie neguję, że czasami pomoc psychiatry może być jak najbardziej przydatna. Nie neguję, że farmakoterapia może nieraz ułatwić komuś funkcjonowanie w życiu codziennym, jeśli zmaga się z jakimiś chorobami psychicznymi. Nie neguję, że oczywiście wraz z chorobą skrupulanstwa mogą współistnieć jakieś zaburzenia psychiczne. A dzieje się tak z konkretnego powodu. Dlatego, że na skrupulanstwo najbardziej podatne są pewne rodzaje temperamentów i te same rodzaje temperamentów są jednocześnie najbardziej podatne na wpadanie w pewne zaburzenia psychiczne. I teraz przechodzę właśnie do trzeciego punktu, czyli w tym punkcie powiedziałam, dlaczego skrupuły nie są chorobą psychiczną. A teraz chcę wytłumaczyć korelację pomiędzy skrupułami a rodzajem temperamentu. Otóż temperament też w pewien sposób wpływa na duszę. Oczywiście w sposób pośredni. Dlatego, że typem temperamentu, który jest najbardziej podatny na wpadanie w skrupuły, jest temperament melancholiczny. Oczywiście nie jest to zasada, że tylko melancholicy wpadają w skrupuły, ale jest to taki typ temperamentu, który predysponuje do tego, żeby skrupuły, jeśli się u niego pojawią, to żeby one bardzo mocno dawały mu w kość, bardzo mocno utrudniały życie i były dla niego generalnie bardzo dużą przeszkodą w życiu duchowym. W skrupuły oczywiście może wpaść w każdy temperament, dlatego że większe znaczenie ma tutaj to, na jakim etapie drogi duchowej każdy jest, tak? I po prostu skrupuły pojawiają się jako taki pewien symptom wzrostu duchowego. Ale temperament melancholiczny najłatwiej wpadnie w te skrupuły i odczuje je najmocniej. Temperament jest oczywiście zespołem cech przyrodzonych, tak? Które determinują pewne zachowania, pewne zjawiska, które mogą zachodzić u osoby mającej dany rodzaj temperamentu. I osoba mająca temperament melancholiczny to osoba, która bardzo łatwo wpadnie w smutek, która bardzo głęboko będzie przeżywać wszystkie negatywne emocje. Te melancholicy bardzo, bardzo głęboko przeżywają wszystko, co negatywne, a bardzo płytko wszystko, co pozytywne. Melancholicy bardzo często wpadają właśnie w rozpacz, w stany depresyjne. Melancholicy są z natury bardzo, bardzo wrażliwi. Melancholicy są też często perfekcjonistami, czyli bardzo przywiązują się do swoich ideałów, które sobie założą. Czyli jeśli melancholik na przykład postawi sobie za wzór jakiś ideał życia, taki, który sobie sam wymyśli. Czyli na przykład wymyśli sobie taki ideał, że powinien odmawiać codziennie cały różaniec na przykład, to taki melancholik, jeśli nie będzie w stanie tego ideału spełnić, to bardzo mocno podupada na duchu, bardzo mocno się zniechęca, a nieraz nawet wpada w takie już poważne zniechęcenie, które pcha go do tego, żeby rozpaczać na swój temat, tak? I idealnie współgra to z tym, w jaki sposób skrupuły działają na człowieka. Dlatego, że skrupuły mają za zadanie wzbudzić w nas odczucie głębokiej niepewności co do swojego stanu duszy i mają nas popchnąć do tego, żebyśmy padli w rozpacz. Taką rozdzierającą rozpacz z powodu bezsilności, która jest spowodowana tą niemożnością zrozumienia, jaki jest stan naszej duszy. Dlatego szatan, jeśli widzi taką osobę, która jest osobą o temperamencie melancholicznym, i która widzi, że stara się postępować pobożnie, to pokusą, którą jej najprawdopodobniej ześle, są właśnie skrupuły. Bo widzi, że to jest po prostu doskonały, że taka osoba to jest doskonały materiał do tego, żeby wepchnąć ją w tę przestrzeń niepewności i rozpaczy. Czyli tak samo jak łaska Boża buduje na naturze
Tak stwierdził święty Tomasz. Tak samo szatan wykorzystuje ludzką naturę po to, żeby od Boga odciągać. Czyli jeśli ktoś na przykład ma naturę gniewliwą, czy też temperament choleryczny, to szatan będzie go posuwał do tego, żeby on się jak najbardziej denerwował na wszystkich. Albo jak ktoś ma temperament flegmatyczny, to na przykład szatan będzie to wykorzystywał, żeby wpędzać go w lenistwo. Jeśli ktoś ma temperament sangwiniczny, czyli taki rodzaj temperamentu, który jest bardzo ze swojej natury przywiązany do uciech cielesnych, tak? Takich najbardziej przyrodzonych, który bardzo lubi bawić się, lubi kontakty z ludźmi, lubi się radować, śmiać, tak? Lubi chodzić na imprezy, to szatan będzie działał w tej przestrzeni, żeby skusić go do tego, żeby był daleko od Boga, tak? Będzie go kusił pokusami uciech cielesnych. Będzie go kusił obżarstwem i nieczystością najprawdopodobniej. A jeśli ktoś ma temperament melancholiczny, to szatan będzie go kusił w taki właśnie sposób, tak? Prowadząc do rozpaczy. Skrupuły są oczywiście rodzajem pokus. A pokusy, jak wiemy, pochodzą albo od szatana, albo z naszego grzesznego wnętrza. Dlaczego jednak uważam, że pokusy skrupułów pochodzą najczęściej od szatana, albo przynajmniej jeśli pochodzą z naszego wnętrza, to zawsze są wymieszane z pokusami podsuwanymi przez szatana. Dlatego, że skrupulanci to zawsze są osoby, które starają się żyć pobożnie. Skrupulanci to zawsze są osoby, które starają się chodzić do spowiedzi i starają się przyjmować Komunię Świętą, starają się żyć sakramentalnie, starają się modlić, starają się generalnie żyć w taki sposób, żeby było to zgodne z wolą Bożą, z prawem Bożym, żeby generalnie wzrastać do świętości, tak? A osoby, które właśnie tak postępują, stają się zawsze szczególnym obiektem w oczach szatana. Bo jak wiemy, szatan oczywiście chce zawłaszczyć sobie duszę wszystkich osób, bez względu na to, kim one są. Ale istnieją typy osób, wobec których szatan nie musi wysuwać żadnych szczególnych działań, dlatego że są osoby, które poddały się już swoim własnym namiętnościom i żyją w grzechu. I szatan nie musi w ogóle nic tam robić, bo oni już do niego należą, tak? Mówię na przykład o osobach, które żyją w grzechu nieczystości. To są osoby, które podążyły za swoją pożądliwością cielesną i szatan nie musiał ich w ogóle do niczego tutaj kusić, tak? To są osoby, które stały się ofiarami pokus pochodzących z ich własnego wnętrza i podążając za nimi, stały się już oddały się już tak naprawdę we władanie szatana. Osoby, które chorują na skrupuły, starają się walczyć ze wszystkimi swoimi pokusami, tak? Osoby chorujące na skrupuły to są osoby, które, tak jak powiedziałam, starają się żyć pobożnie. Dlatego tutaj szatan musi działać. Dlatego, że jeśli on by nie działał, to te osoby postępowałyby w cnocie. Święty Piotr z Alkantary stwierdził, że postęp duszy miłującej Boga to jest to, czego najbardziej boi się szatan. Myślę, że jest to dosyć oczywiste. I dlatego właśnie taka dusza, która stara się żyć pobożnie, staje się jego szczególnym obiektem zainteresowania. Szatana oczywiście. I jeśli szatan widzi, że taka osoba, która jest osobowością, temperamentem melancholicznym, stara się żyć pobożnie, to jako, że szatan jest znacznie inteligentniejszą istotą od nas, to wie, jakie dokładnie pokusy będą dla takiej osoby najbardziej uciążliwe. Takie, które najprawdopodobniej oddalą ją od Pana Boga. I szatan doskonale wie, że takich osób nie skusi najprostszymi pokusami, jak właśnie obżarstwo czy nieczystość, ale skusi je czymś znacznie bardziej skomplikowanym. Szatan doskonale wie, że taka dusza, która zaczęła żyć pobożnie, najbardziej boi się grzechu śmiertelnego. Dlatego, że najbardziej boi się odłączenia od Boga, tak? Na wieki. I szatan zrobi wszystko, żeby tę duszę wpędzić w poczucie, że ona jest już odłączona od Boga. Szatan zrobi wszystko, żeby wpędzić taką duszę w poczucie, że popełniła grzech śmiertelny
i że nie ma już dla niej ratunku. On chce doprowadzić tę duszę do tego, żeby ona popełniła grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Uznała, że nie ma dla niej ratunku, nie ma dla niej zbawienia i że jest potępiona. I to byłby jego największy sukces. Zatem celem bliższym szatana jest spowodowanie tego, żeby taka dusza zatrzymała się na tym etapie drogi duchowej, którą powzięła, a celem dalszym jest całkowite odcięcie jej od Pana Boga. Myślę, że na podstawie tych rozważań każdy ma już jako taki obraz skrupułów, na czym one faktycznie polegają. Tak, czyli tak jak powiedziałam, skrupuły pochodzą ze sfery duchowej, są najczęściej podszeptami szatana, polegają na wewnętrznym rozdarciu. Skrupulanstwo objawia się wątpliwościami co do natury moralnej wykonanych czynów, ale nie są to wątpliwości intelektualne, ale wątpliwości duchowe, które implikują taki sposób myślenia, żeby przekonać samego siebie, że jednak popełniłem grzech ciężki. Skrupulant nie potrafi z powodu tego przymusu wewnętrznego dokonać osądu swojego postępowania, co prowadzi go następnie do tego, że nie wie, czy może przyjąć komunię świętą. Niektórzy skrupulanci dochodzą nawet do takiego poziomu, że nie wiedzą, czy mogą się modlić w ogóle, tak? Ale to już takie skrajne przypadki. Skrupulant nieustannie bada swoją duszę, skrupulant nieustannie rozdrapuje swoje sumienie, nieustannie analizuje swoje postępowanie, nieustannie obawia się o to, że popełni jakieś grzechy w przyszłości, boi się przystępować do spowiedzi, boi się przystępować do komunii, boi się tak naprawdę generalnie prowadzić życie duchowe przez to właśnie wewnętrzne rozdarcie, przez ten wewnętrzny przymus, który nakazuje mu być przekonanym o tym, że jest on w stanie grzechu ciężkiego, bez przerwy. Tak, czyli skrupulant nie jest w stanie osądzić obiektywnie, jakiego czynu faktycznie dokonał, czy popełnił grzech, czy nie popełnił. I ta niemożność tej, niemożność oceny, niemożność dokonania właściwego osądu jest spowodowana tym wewnętrznym przymusem osądzenia siebie jako winnego. Idealnie koresponduje to z nazwą, od której pochodzi nazwa skrupulantwo. Nazwa skrupulantwo pochodzi od łacińskiego słowa scripulum, który oznacza mały, ostry kamyczek. I takim właśnie małym, ostrym kamyczkiem, którego nie jesteśmy w stanie zweryfikować, jest skrupuł, który powstaje gdzieś wewnątrz serca, także wewnątrz wrażliwego sumienia i który tak nieustannie kłuje i przypomina o tym, że może jednak popełniłem grzech śmiertelny. Powoduje to dręczącą niepewność, której to właśnie osiągnięcie jest celem szatana, żeby ta niepewność była rozdzierająca, żeby pozbawić człowieka całkowicie nadziei na zbawienie, żeby człowiek uznał, że nie jest w stanie z pewnością nie popełnić grzechu, żeby człowiek uznał, że jest całkowicie niegodny tego życia w łasce, żeby człowiek uznał, że nie ma dla niego żadnego ratunku i żeby doprowadzić go ostatecznie do rozpaczy, która następnie popchnie takiego człowieka, bądź to do porzucenia wiary. Wtedy wchodzą względy tak wygody, komfortu emocjonalnego i wtedy taka osoba zrozpaczona albo poddaje się, zostawia tę walkę, którą toczyła do tej pory i odwraca się od Kościoła, bądź też od wiary po prostu, tak? I żyje sobie wygodnie, nie myśląc o tym, jakie trudności przysparzało takiej osobie życie wiarą, bądź taka rozpacz ma doprowadzić do tego, żeby osoba, która jest bardzo zawzięta, żeby w końcu nie wytrzymała tego napięcia też psychicznego, tak, i emocjonalnego i żeby taka osoba targnęła się ostatecznie na swoje życie. I takie właśnie są cele szatana. Takie właśnie są cele szatana, kiedy wywołuje u dusz skrupuły. Chciałabym jeszcze wytłumaczyć, jakie jest duchowe podłoże skrupułów. Powiedziałam już o uwarunkowaniach naturalnych, które sprzyjają temu, żeby osoba wpadła w skrupuły, ale istnieje też podłoże duchowe, które szatan wykorzystuje po to, żebyśmy właśnie wpadli w to skrupulanstwo. I tym podłożem duchowym, duchowym fundamentem, na którym operuje szatan, jest zawsze pycha. Dla niektórych może to być zaskakujące, ale tak właśnie w istocie jest. Szatan wykorzystuje naszą pychę. I uwaga, nie mówię tutaj o wielkich świętych, którzy doznawali skrupułów, dlatego że u nich uwarunkowania duchowe były nieco inne.
o tym nie mówię. To jest zupełnie inna kwestia na zupełnie inny temat, zupełnie inny odcinek. Mówię tutaj o takich skrupułach, które budzą się najczęściej u osób początkujących, gdzieś mniej więcej na początku drogi duchowej, z którymi zmagają się takie osoby, które są pobożne i ciężko im jest po prostu przebrnąć przez te skrupuły, tak? Mówię o tym przypadku, o tym rodzaju skrupułów, które są częstsze i łatwiejsze do zweryfikowania. Zatem, tak jak już powiedziałam, podłożem skrupułów jest pycha. I na tej pysze szatan operuje, żeby nas wpędzić w skrupulanstwo. Oczywiście nie mówię tutaj o pysze jako akcie woli, bo wtedy byłby to grzech, tak? W takim znaczeniu, w jakim my to rozumiemy zgodnie z katolicką doktryną. Czyli grzech jako świadomy i dobrowolny akt. Nie mówię tutaj w ogóle o tym. Więc jeśli, a pewnie skrupulanci to oglądają, to spokojnie, skrupuły nie są kolejnym grzechem, z których musicie się spowiadać, bo pewnie niektórzy mogliby dojść do takich wniosków. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Chodzi mi o taką pychę wewnętrzną, taką ukrytą pychę, która u każdego człowieka jest. Chodzi mi raczej o takie pyszne usposobienie naszego wnętrza. Usposobienie, więc nie coś, co jest zależne od naszej woli, tylko po prostu coś, co po prostu w nas jest. To jest taka jakby słabość naszej duszy, tak? I ze względu właśnie na tę słabość my ulegamy jakimś pokusom i wtedy możemy popełniać grzech, ale ta słabość po prostu jest i my nie jesteśmy w stanie wpłynąć na nią jednym aktem woli i jej zlikwidować. Przypomnijmy sobie na przykład z katechizmu rozróżnienie na żal doskonały i żal niedoskonały. Uważam, że jest to dobre porównanie, żeby to zrozumieć. Jak wiemy, żal doskonały jest żalem, który my posiadamy ze względu na samą miłość Bożą, tak? Czyli ktoś, kto żałuje za swoje grzechy, dlatego z tego samego względu, że obraził doskonałą miłość, tak? Którą jest Pan Bóg, to wtedy możemy mówić o żalu doskonałym, bo taka dusza, która żałuje żalem doskonałym, nie ma względu na samą siebie. A żal niedoskonały jest wtedy, gdy żałujemy za nasze grzechy z powodu strachu przed piekłem. Czyli taka dusza obawia się o zbawienie swojej duszy. Nie żałuje ze względu na miłość Boga, tylko żałuje ze względu na własne zatracenie. I owszem, zarówno jeden żal, jak i drugi są żalami dobrymi. Ale jeden z nich jest doskonalszy. Żal za grzechy, każdy, doskonały i niedoskonały, jest zjawiskiem duchowym. Dlatego natura tego żalu jest zależna od naszego stanu ducha, a nie od pojedynczego aktu woli. Bo niektórzy, mam wrażenie, że niektórym katolikom wydaje się, że jeśli odmówią akt żalu doskonałego, tak, jest taka modlitwa, akt żalu doskonałego, to jeśli go odmówią, to już liczy się tak, jakby oni mieli ten żal doskonały za grzechy. Nie. My w modlitwie możemy prosić o żal doskonały, ale ten żal doskonały pochodzi z doskonałego usposobienia duszy. Nie pochodzi z naszego aktu woli. Pochodzi ze stałej naszej dyspozycji duchowej, ze stałej postawy serca, obejmującej całe nasze życie i całe nasze życie duchowe. I to życie zewnętrzne, i to życie wewnętrzne. Żal doskonały jest żalem, który jest wynikiem działania łaski Bożej i wynikiem naszego samozaparcia się, które przekłada się na cały obszar naszego życia, a nie tylko na pojedynczy akt. Czyli jeśli wypowiemy modlitwę, jeśli wypowiemy akt żalu doskonałego, to nie znaczy automatycznie, że mamy żal doskonały. Dlatego, że pochodzi on z usposobienia duszy, na którą my, i tak jak powiedziałam, my na to usposobienie, na tę naszą postawę duchową możemy w pewien sposób wpływać, ale nie możemy wpłynąć na nią jednym pojedynczym aktem woli. My nieustannie wpływamy na tę naszą wewnętrzną stronę, na to nasze wewnętrzne usposobienie naszymi wyrzeczeniami, naszymi modlitwami, naszym postępem duchowym, życiem sakramentalnym. Ta nasza postawa wewnętrzna jest nieustannie kształtowana przez te właśnie wszystkie akty, ale nie jesteśmy w stanie jej uformować jednym aktem naszej woli, bo jesteśmy niedoskonali. I podobnie jest właśnie ze skrupułami. Skrupuły atakują duszę, która jest
jeszcze niezdolna do tej doskonałej miłości, takiej miłości, którą posiadali właśnie święci mistycy, takiej miłości, która kocha Pana Boga tylko ze względu na Niego samego, a nie ze względu na samych siebie, tak? Święci, wielcy święci i święci mistycy posiadali taką miłość, opisywali, na czym ona polega w swoich traktatach mistycznych, natomiast my nie jesteśmy w stanie do końca jej zrozumieć, dlatego że tak jak powiedziałam, pełne zrozumienie zjawisk duchowych jest możliwe tylko wtedy, gdy osiągniemy jedność duchową z kimś, czyli jedność doświadczenia duchowego z czyimś doświadczeniem. Czyli jeśli chcielibyśmy w pełni zrozumieć, na czym taka miłość doskonała polega, to musielibyśmy sami ją osiągnąć. Ale jesteśmy w stanie opisać przymioty takiej doskonałej miłości i skrupuły są właśnie taką chorobą, która tym przymiotom nie pozwala zaistnieć, albo przynajmniej utrudnia zaistnienie tych przymiotów. Takimi przymiotami doskonałej miłości, którym skrupuły nie pozwalają zaistnieć, jest na przykład bezinteresowność i bezwzględne pokładanie nadziei i ufności w Bogu. I w jaki sposób te skrupuły nie pozwalają zaistnieć doskonałej miłości, a konkretnie tym jej właśnie przymiotom. Bezinteresowna miłość nigdy nie szuka swego, nigdy nie szuka samego siebie, tak? A skrupulantom często towarzyszy chęć poszukiwania spokoju psychicznego. Więc jest to pobudka egoistyczna. Więc taka miłość nie jest w pełni bezinteresowna. Bo taka osoba, skrupulant, nie chce znosić tych udręczeń, tak? Więc jest to w pewien sposób egoistyczne. I dlaczego skrupuły nie pozwalają zaistnieć także miłości doskonałej w tym kontekście bezwzględnego, w tym kontekście bezwzględnej ufności i pokładania nadziei w Panu Bogu? Myślę, że skrupulantom nie trzeba tego tłumaczyć. Skrupulanci bardzo często pokładają swoją nadzieję we własnych siłach. Bardzo często skupiają się na tym, co oni mogą zrobić, co oni mogliby zrobić, a czego nie zrobili. Bardzo często skrupulanci myślą, że wszystkie dobre czyny zależą tylko tak naprawdę od aktów ich woli, a w rzeczywistości jest tak, że wszystkie dobre akty pochodzą w pierwszej kolejności od Pana Boga. I skrupulant tego źródła tych dobrych czynów upatruje w błędnym miejscu, bo upatruje w sile swojej woli. I obwinia się, że jeśli czegoś dobrego nie zrobi, to obwinia swoją własną wolę i obwinia się bardzo mocno o to, że czegoś nie zrobił, chociaż mógł. Skrupulant po prostu nie widzi tego, że on sam w sobie jest bardzo słaby jako człowiek, tak? I że powinien tę nadzieję i tę ufność pokładać wyłącznie w Bogu, który jako jedyny jest w stanie dać nam zdolność do robienia czegoś, co jest dobre. I właśnie przez to pokładanie nadziei we własnych siłach skrupulanta bardzo często ogarnia poczucie zniechęcenia i ostatecznie też rozpaczy, tak? Jak zatem widzimy, nieprzyjaciel bardzo chętnie wykorzystuje słabość naszej duszy właśnie po to, żeby zatrzymać nas na danym etapie drogi duchowej i po to, żebyśmy nie postąpili dalej na tej drodze duchowej. W tym miejscu jednak ujawnia się właściwe znaczenie skrupułów dla naszego życia duchowego. I myślę, że powinniście już też to widzieć. Otóż skrupuły Pan Bóg dopuszcza właśnie po to, żeby tę naszą niedoskonałą jeszcze miłość oczyścić z wszelkich pobudek przyrodzonych, z pobudek egoistycznych i żebyśmy zwrócili tę całą naszą nadzieję i ufność na Niego. Skrupuły nie są przekleństwem i też bardzo bym chciała, żeby każdy z Was nie postrzegał ich w ten sposób jako przekleństwa. Tylko skrupuły są błogosławieństwem, dlatego że jest to etap, podejrzewam, tak naprawdę konieczny dla wielu osób po to, żeby tę miłość udoskonalić. Udoskonalić i oczyścić z tego, co przyrodzone. Pan Bóg wszystkie cierpienia, jakie dopuszcza, włącznie ze skrupułami, dopuszcza po to, żeby nas oczyścić i pozwolić nam, umożliwić nam zbliżenie się do Niego. Pan Bóg nigdy nie dopuszcza takich cierpień, których z Jego pomocą nie bylibyśmy w stanie znieść, ani też takich cierpień, których z Jego pomocą nie bylibyśmy w stanie przeobrazić w dobro.
I takie jest właśnie znaczenie skrupułów. Skrupuły mają nam pomóc postąpić w życiu duchowym. Są tylko etapem, który mamy przejść po to, żeby utwierdzić nasze życie duchowe w nadziei i ufności w Bogu. I po to, żeby nasza miłość stała się doskonalsza. I taka jest właśnie właściwa droga wychodzenia skrupułów, czyli wchodzenie na ten kolejny poziom życia duchowego, gdzie ze skrupułami będziemy starali się walczyć nie naszymi własnymi siłami, ale raczej starając się pogłębić tę naszą ufność i nadzieję w Bogu. A żeby to zrobić, to oczywiście trzeba nieco zmienić swój sposób myślenia. Dlatego, że od zmiany sposobu myślenia zacznie się dopiero właściwa droga wychodzenia ze skrupułów. I będę omawiać to w kolejnych odcinkach. W kolejnych odcinkach będę omawiać właśnie te elementy, które skrupulantom w sposobie myślenia najbardziej przeszkadzają obrać tę właściwą drogę i postaram się wytłumaczyć, jak należy z tego wyjść. Oczywiście trzeba mieć na względzie, że wychodzenie skrupułów nie jest tylko jednym prostym aktem, a długotrwałą pracą i że trzeba będzie nieco przemodelować swoje dotychczasowe myślenie, tak jak powiedziałam. Także zapraszam na kolejne odcinki. Z pewnością się one ukażą. Mam nadzieję, że niebawem. Jeśli macie jakieś komentarze, którymi chcielibyście się podzielić, jakieś doświadczenia może właśnie ze skrupułami, to oczywiście zachęcam do komentowania, zachęcam też do lajkowania tego filmiku i subskrybowania naszego kanału, tak jak już wspomniałam na początku. Będę wdzięczna także za udostępnienie tego filmiku wszystkim, którzy zmagają się ze skrupułami, dlatego że chciałabym, aby dotarła ta seria w ogóle do jak największej ilości osób. Na chwilę obecną to by było na tyle. Serdecznie dziękuję za uwagę i do następnego odcinka.